Dlaczego stara linka padła? No oczywiście guma pękła na końcu i się woda dostała i ona, końcówka się urwała. Ale druga rzecz, którą zauważyłem w tym samochodzie, to fakt, że linka w tym miejscu mniej więcej ociera o resor. Jest tak ułożona, że ociera o resor. No i teraz producent linek zamiast dać taką osłonkę tu, to ją ustawił przed gumą. Wsadził ją przed gumą, która wchodzi na ten hak. Nie jestem w stanie tego przełożyć, zresztą to jest i tak za krótkie. Więc założę po prostu jakiś kawałek szlaufa, żeby ochronić ten pancerz przed ocieraniem resor. Dobra, reszta przykol. Tu Tulinka ocierała.